Dzień dobry. Ja nazywam się Kamil Bujny i mam dzisiaj przyjemność poprowadzić spotkanie w związku z wydaniem w wydawnictwie Znak dramatu Wiesława Myśliwskiego. I moimi Państwa gośćmi będą Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta, felietonista Tygodnika Powszechnego oraz pan Tomasz Bochański, profesor, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, który w ubiegłym roku wraz z Wiesławem Myśliwskim opublikowali książkę Rozmowę Bochański-Myśliwski, rzeczy istotne. Będziemy mieli okazję, tak jak powiedziałem, rozmawiać o dramatach Wiesława Myśliwskiego, które właściwie po raz pierwszy zostały zebrane w jednym tomie. Takim słowem wstępu, Myśliwski jest autorem 4 dramatów. Jeden w twórczości, a 3 pozostałe w dialogu. O, brakło mi słowa. Ostatni z nich miał premierę 23 lata temu i kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy i czytałem sobie na przykład programy teatralne, w jednym z nich była taka informacja, że Wiesław Myśliwski z autorem 4 dramatów i 4 powieści, bo to było 23 lata temu, wobec czego nie należy uważać, że te dramaty są czymś takim pobocznym, czymś nieistotnym, tylko są tak samo istotne jak powieści. Od tego czasu trochę się zmieniło, bo przybyły nam trzy powieści. I od tego chciałbym zacząć. Czym dzisiaj w twórczości Wiesława Myśliwskiego są dramaty? No, to znaczy, że się nie rozwinął dramatycznie, tak? Jak były to 4 dramaty i 4 powieści. Spodziewaliśmy się, że więcej będzie, że 7 dramatów i 7 powieści. Czym one są? No są niespodzianką zupełną, bo przecież to autor, który myśli nowoczesną formą powieściową i który zabrał się zupełnie za coś innego. A w ogóle są niespodzianką, cieszę się, że one się ukazały w jednym tomie, bo są bardzo różne. Niezwykle różnią się między sobą wewnętrznie. Czasami myślimy sobie, gdzie jest ten autor, który napisał tak różne utwory i gdzie jest ta nić, która łączy dramaty. No i jak to zwykle z Myśliwskim, żeby skończyć ten krótki wstęp, zastanawiamy się nad tym, jak on przeczuwa czasy, w których żyjemy. Czyli czy te dramaty dzisiaj są nadal współczesne, w jakim sensie one są współczesne. Tak jak w powieściach Państwo czytają fragmenty, które zapowiadają dzisiejsze nasze, nazwijmy to trywialnie, problemy, tak te dramaty też mają w sobie takie przeczucia, takie intuicje zadziwiające, w których czytamy czas współczesny. Więc czym one są? Na to pytanie bym odpowiedział, dowiemy się, czym one są po tym, co jeszcze przeżyjemy. Bardzo podpisuję się pod tym, co powiedział Tomasz, ale też zrobię taki przypis, bo trzeba pamiętać, że działalność dramaturgiczna Myśliwskiego to nie są tylko dramaty, które opublikował, ale na przykład scenariusze filmowe. On też przygotował przynajmniej 2 duże scenariusze. Jeden został zrealizowany, to był film Popielec, a drugi to był po prostu scenariusz w oparciu o Przedwiośnie Żeromskiego, który nie doczekał się realizacji. I to jest w ogóle temat, który mnie samego fascynuje. Czym właściwie on się miga i nigdy mi nie chciał na ten temat udzielić odpowiedzi, czym dla niego jest właściwie uprawianie dramatu? Czym było wtedy i czym, jak patrzy na to z dzisiejszej perspektywy? Widać wyraźnie, że pociągał, on to na przykład w wywiadach mówi dużo o tym, że pociągał go film i często się odwołuje do filmu, także w swojej prozie się odwołuje do filmu. Czasem niektóre sceny specjalnie tak szkicuje, że mamy poczucie, że gdzieś w tle jest wyobraźnia ukształtowana przez film. Natomiast ciekawe, że o teatrze mówi bardzo mało, bardzo, bardzo oszczędnie, właściwie nie wiadomo do końca, jak wyglądały jego fascynacje teatralne, a kiedy go spytałem wprost, no ale pierwszy dramat, kiedy napisałeś, dlaczego go napisałeś, no to może część z Państwa wie, bo on to potem powiedział publicznie w wywiadzie dla Kasi Janowskiej, że on właściwie dostał zamówienie na opowiadanie. I Złodziej, którego dzisiaj usłyszymy, to miało być pierwotnie opowiadanie,
może to będzie ciekawostka dla państwa, oparte na zdarzeniu, którego on sam był świadkiem w trakcie okupacji. Znaczy do jego domu rodzinnego wujkowie przyprowadzili złapanego na polu złodzieja, kogoś, kto przyjechał z miasta i kto chciał po prostu ukraść trochę ziemniaków, czy wtedy buraków, już nie pamiętam, jak to realnie było. I on zaczął pisać to opowiadanie i w pewnym momencie zorientował się, że właściwie opowiadanie składa się wyłącznie z dialogów, co samo w sobie dla nas już jest ciekawe, prawda, Tomasz? Bo właściwie jak państwo znacie jego twórczość prozatorską, to wiecie, jaki jest tam problem z dialogiem. Często dialog właściwie jest czymś, co... Są takie powieści, w których dialog właściwie prawie się nie pojawia. Nie chcę teraz za głęboko w tę problematykę wchodzić, ale chodzi mi o to, że dialog pełni zupełnie inną funkcję niż w sztuce, niż w dramacie. I nagle okazało się, że napisał takie opowiadanie. Ernest Bryl poradził mu wtedy, słuchaj, zostaw to, to może być dobra sztuka albo dobry scenariusz, pisz coś innego. Więc on nawet o początkach swoich dramatycznych mówi o czymś, jako o czymś przypadkowym. No ale oczywiście nie musimy mu wierzyć. Wydaje mi się, że dramaty spełniają jakąś ważną tęsknotę, która jest w nim obecna. I w jakim sensie może mógł on w nich powiedzieć to samo, co mówił w powieściach, ale w zupełnie inny sposób. Właśnie to przez to, że miał do dyspozycji różne głosy. Nie? I może jeszcze to rozwiniemy później. W tej rozmowie, o której pan wspomniał, Myśliwski chyba też mówił o tym, że ten narrator, który był w Złodzieju w tym opowiadaniu, że był bardzo suchy, taki, który się sprowadzał do tego, wstał, powiedział, zrobił, a bardzo tego nie chciał, stąd to przeszło w dramat. Nie powiedziałem o tym na początku, a może od tego należałoby zacząć, że pan Wojciech jest redaktorem tego tomu, natomiast pan Tomasz napisał posłowie. I skąd właściwie pomysł teraz, by po 23 latach te dramaty w jednej książce zebrać? Bo wiem, że też w jednym z wywiadów pan Myśliwski mówił o tym, że klucznik nie jest skończony, że nad nim trzeba jeszcze popracować, dlatego nie ma jeszcze zbioru. Tak, tak. No, te dwie ostatnie książki, które się ukazały, które są sygnowane jego nazwiskiem, jedną tutaj promowaliśmy w roku ubiegłym, teraz dramaty. To są książki troszkę na nim jakby, nie chcę powiedzieć wymuszone, ale wyperswadowane. Na dramaty zgodził się łatwiej niż na tamtą, na ten zbiór rozmów i na ten zbiór tekstów, bo jakby miał takie poczucie, dał się przekonać takiemu argumentowi, że no to będzie jakby takie dopełnienie tych dzieł, które się nakładem znaku od kilku lat ukazują i że bez dramatów po prostu czegoś brakuje, bardzo istotnego. Natomiast był problem taki bardzo praktyczny. Rzeczywiście ja dostałem od niego maszynopis klucznika, o którym pan wspomniał, który jest takim dramatem, na którym on nieustannie pracował i właściwie na tym maszynopisie były stare poprawki i nowe poprawki, a potem jak go złamaliśmy, to on jeszcze dopisywał i zmieniał, prawda? Czyli to był taki dramat, który go rzeczywiście w jakimś sensie zablokował i w którym też najwięcej dokonał zmian przed tą edycją. Tu jest w ogóle, to, tylko tak państwu dodam na marginesie jako taką ciekawostkę, że to jest edycja, na którą trzeba będzie potem przysiąść tak filologicznie, przyjrzeć się na przykład, co on wyrzucił w stosunku do tamtych wersji. Teraz nie było na to czasu i trochę nie o to chodziło w tym wydaniu. Ważne było, żeby to dzieło było dostępne, ale na przykład zależało mu bardzo, żeby skrócić dramat Drzewo, który jest bardzo obszerny. I co chwilę mnie pytał, może byś, co byś tam jeszcze wyrzucił? A to wiecie, wyrzucaj Myśliwskiemu, nie? No i... No to paradoks, że mistrz skreślania nie może sam wyrzucić, naprawdę. No nie? No. No niby też rozumiem, że jakby to jest przesunięcie odpowiedzialności, w razie czego ja się mam wstydzić, ale faktycznie masz rację z tym. No więc to była taka praca też bardzo praktyczna, że o ile Złodzik właściwie nie został dotknięty przez niego, ani Rekwiem dla gospodyni, pierwszy i ostatni dramat, o tyle Klucznik w pewnym sensie, no może nie bardzo głęboko, ale został przerobiony, zmieniony. No i w Drzewie pojawiły się te skróty,
Ja oczywiście coś proponowałem, ale tak naprawdę no, on podejmował decyzję i w tym sensie on ma rzeczywiście śmielszą, ma rękę śmielszą do skreślania. Może podam Państwu taki jeden przykład z Klucznika. Tam się pojawia w pewnym sensie, w pewnym momencie postać hrabianki. Dramat opiera się na takim pomyśle, że oto jest hrabia, który w dworze po wojnie mieszka, egzystuje. Jakby nowa władza przychodzi, ale pozwala mu już tam dokończyć życia, bo on już jest właściwie stoi nad grobem. I jego córka w tym utworze pełni taką rolę, powiedziałbym, medium między dworem a wsią i zwłaszcza między dworem a jego dawnym klucznikiem, który... I tuż przed właściwie oddaniem do druku Myśliwski zadzwonił i mówi, wiesz, mam jeszcze jeden pomysł. Chciałbym, żeby ona podpijała. Ja mówię, no świetnie, ale dlaczego? Mówi, bo tak sobie pomyślałem, że ona zbyt lekko to wszystko znosi, nie? I że będzie lepsze dramaturgicznie, jeśli ona będzie taką postacią, właśnie nie taką słodką. Ona była trochę za słodka w tej wersji wcześniejszej. Niech ona sobie tam coś, prawda, niech ma niech płaci jakąś cenę za to, co się dzieje. Nie? Tak mniej więcej tę rozmowę naszą sobie przypominam. No to Państwu pokazuje, jakiego typu, na przykład, to jest istotna zmiana w tym całym utworze, bo inaczej wtedy tę córkę postrzegamy i relację ojca z córką, która jest taką relacją bardzo, bardzo taką wieloznaczną i w sumie taką właśnie traumatyzującą dla niej. Nie? To może tyle o pracy. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby ta praca jeszcze parę lat trwała. No właśnie. Co by tam się pojawiło. Wspomniał Pan o długości drzewa. Ten dramat jest rzeczywiście bardzo, bardzo długi i gdyby się chciało go w całości wystawić, to spektakl pewnie musiałby z 5-6 godzin trwać. Dla czytelnika to pewnie dobra informacja, że dramat Myśliwskiego jest długi, ale pytanie o to, czy Myśliwski tworząc te dramaty myślał w ogóle o teatrze, czy myślał wyłącznie o tekście, o wartości literackiej tego tekstu. To się nie musi wykluczać, ale na przykład drzewo jest pisane w taki sposób, no, nie do końca sceniczny. Właściwie bardzo długi dialog, długie dialogi, mało akcji scenicznej, bardziej do czytania niż do wystawiania. No może, raczej myślę, że jak to z tym autorem, on szuka nowatorstwa poprzez formę i również w formie dramatycznej szukał czegoś, czego nikt nie napisał wcześniej. Na pewno nie w Złodzieju, który jest taką wspaniałą próbą dramatyczną, na swój sposób doskonałą i zamkniętą. A drzewo, którego nie chciał wystawić Dejmek, jeśli popatrzymy na te uwagi Myśliwskiego... Choć dla niego było pisane. Na te uwagi Myśliwskiego, one są na didaskalia. One właściwie otwierają możliwość do autorskich inscenizacji. One nie mówią, jak dokładnie to wystawić. On nie był tego rodzaju dramaturgiem jak Różewicz i Mrożek, którzy bardzo dbali o precyzyjne wystawienia swoich sztuk, szczególnie Różewicz, który pisał otwarte dramaty, a jednak był tutaj autorytarny nawet. To w przypadku Myśliwskiego tam jest pewna dowolność, to jest raczej metafora. Tak? Drzewo jest... niezwykłe z innego też punktu widzenia. Tu muszę troszkę z tobą polemizować, że on wyraża, że Myśliwski wyraża treści, których nie ma w powieściach, na przykład w drzewie takie, które mają charakter mityczny i odnoszą się do rzeczywistości, która w powieściach rzadko się pojawia dosłownie, do rzeczywistości symbolicznej, wykraczającej daleko poza porządki racjonalne. To drzewo to my wszyscy. Właściwie. I to drzewo jest czymś, co podtrzymuje świata, może trzeba powiedzieć więcej, ono podtrzymuje wszechświat i w tym drzewie są marzenia, myśli, wspomnienia, losy ludzkie. Ma właściwie naturę organiczną i żyjącą i pod tym drzewem mamy się my przechadzać. Ma się przechadzać Polska i mówić o sobie. Więc czy ono ma być wystawione tak, jak on sobie to zamierzył, że tam się przechadza ta Polska, którą autor dobrze pamięta z lat 70., ale moim zdaniem może się przechadzać dzisiejsza Polska.
Tam jest taki inżynier, który buduje drogę i wiadomo, chce ściąć to drzewo. No i wszyscy wokół, tak, którzy uasabiają ten obłąkany pomysł, żeby wszystko modernizować, wyrównać i pokryć asfaltem i przerobić na coś innego. No toż oni są dzisiaj również i tylko inaczej się nazywają, mówią nieco innym językiem, ale są bardzo podobni. Gdybyśmy wystawiali dzisiaj, nie musimy się trzymać tej aury historycznej. Trzeba by zobaczyć, kto dzisiaj chce wyrzucić to drzewo z naszego krajobrazu, kto chce tak wyrzucić wszystkie treści przeszłości, wszystkie głosy, które sprawiają, że nasze języki są wielowarstwowe i że w tych językach odzywają się głosy naszych przodków, kto chce to ściąć i wyrównać i spłaszczyć. Więc ja myślę sobie, że drzewo nadal jest wspaniałą sztuką. Jeszcze gdyby powiedzieć sobie o tej scenerii, gdzie to wystawić, prawda? No bo używamy słowa teatr w tym znaczeniu nowoczesnym, tak, sceny pudełkowej bardzo często, ale no siedzimy dzisiaj też w teatrze, tak? I tutaj na scenę wchodzi to, co jest wokół nas. No wchodzą drzewa, trawa, ludzie, państwo siedzą na leżakach i tak dalej. Ktoś tam się, ktoś przechodzi. To jest naturalna sceneria również tak sceny dramatycznej. Jak drzewo wystawiano, bo były takie wystawienia, jak drzewo wystawiano na prawdziwym drzewie i ludzie siedzieli na trawie, to była ta wspaniała teatralna realizacja tego dramatu. Więc jeśli myślimy sobie, że słowo dramat oznacza przede wszystkim jakiegoś rodzaju głębokie odczucie losu ludzkiego, no to to głębokie teatralne odczucie losu ludzkiego jest w drzewie. I mnie się nawet to podoba, że to jest nie do wystawienia. No w innym znaczeniu niż są te sztuki lupy na przykład, prawda, 8 godzin. 5 godzin to dziś żaden wynik. Tak, tak, właśnie, że tu jednak Wiesław został pobity przez innych. No, tak. Tak. Ja sobie myślę o tym, że w te 5 godzin nie da się mimo wszystko opowiedzieć Polski, która się przechadza pod tym drzewem. Nie da się tych wszystkich głosów umieścić tam i że on w tej perspektywie jakiejś padł taką ofiarą tej wielkiej perspektywy tak ludzkich losów i nie mógł ukończyć tego. A kogo by miał wycinać, prawda, z naszej społeczności, która sama się wycina? Jeśli ma być bogata, no to niech to drzewo się nie kończy właściwie nigdy. Więc jakbym powiedział, to fajnie, że nie jest teatralne i pudełkowe. Prawda? W drzewie, na którym siedzi Duda, Marcin Duda, pod drzewem przesiada się cała Polska. Bohaterowie z różnych grup społecznych mówią różnym językiem, mają różne ambicje, różne potrzeby. Bardzo, bardzo, bardzo różni ludzie, ale na przykład w Rekwim dla gospodyni, w dramacie, w którym gospodarz próbuje wyprawić czuwanie swojej zmarłej żonie, również pojawia się bardzo dużo różnych bohaterów, różnych grup społecznych. Są turyści, jest emeryt, właśnie rencista tam nazywa, nie emeryt. Więc kim są bohaterowie u Myśliwskiego? Bo to są ludzie z bardzo odległych porządków. Jak można byłoby ich próbować opisać? No Tomasz trochę o tym wspomniał, prawda, że właściwie każdy dramat ma trochę inną formę i w związku z tym no, za każdym razem ci bohaterowie są bohaterami tej formy. Trochę inne jest znaczenie postaci w Złodzieju, którego dzisiaj usłyszymy i to jest dramat, który my będziemy odbierać bardzo realistycznie, prawda. Ta symboliczna warstwa jest tam oczywiście, ale na przykład, nie wiem, nie ma tego, co jest w dwóch tych wymienionych teraz dramata, gdzie właściwie świat rzeczywisty i nierzeczywisty się przenikają, prawda? Świat duchów i świat żywych i tak dalej, nie? Ja nie wiem, czy Tomasz umiesz odpowiedzieć na pytanie, kim jest bohater Myśliwskiego. Dla mnie w ogóle samo to jest bardzo ciekawe, że właśnie prozaik, który jest prozaikiem takiego bardzo za każdym razem jakby rzecznikiem mocno jednostkowego świata, prawda? Tu jakby rozbija nam świat z każdym dramatem coraz bardziej. No w drzewie najbardziej oczywiście. Jakby rozbija na wielość punktów widzenia, nie? I to jest siła. I teraz oczywiście status tych bohaterów w związku z tym jest za każdym razem inny. Bo jeśli oni są tylko jakby
głosami w pewnej mozaice, to jest inaczej niż kiedy oni są bardzo takimi silnymi osobowościami, prawda, dominującymi. Właśnie i co to znaczy właściwie być bohaterem, no, poza oczywistym rozumieniem tego słowa, jako bohatera dramatu mamy jeszcze inne, to znaczy takie, w której myślimy sobie o jednostkowym mierzeniu się z losem, że ktoś ma pewien charakter i umysł i wyobraźnię, które pozwala mu być osobą odrębną zupełnie. Tam jest taki problem w ogóle w twórczości Myśliwskiego, który mnie zawsze przejmuje, bo patrzę też na Myśliwskiego z punktu widzenia kogoś, kto zajmuje się czy kocha Szulca i Witkacego. U Myśliwskiego jest to pytanie, czy my żyjemy? Zadziwiające pytanie, w sensie organicznym żyjemy i tak dalej, ale czy my żyjemy w sensie duchowym i co nas kształtuje, na ile jesteśmy odrębni, ile w sobie mamy tego, co jest martwe, a ile tego, co żywe. Dlatego w tych dramatach to fascynujący pomysł, który się rzadko spotyka w powieściach albo jest marginalny zupełnie, to przemieszanie tego, co pan nazwał, przemieszaniem duchów i postaci realnych. Te duchy są olśniewające, są często bardziej żywe, bo dotyczą czy wywodzą się z przeszłości i miały biografie, które były krwiste i szczególne. I są często o wiele bardziej wyraziści niż bohaterowie, którzy żyją. To przemieszanie zawsze daje nam takie pytanie podstawowe o to, co się stało z naszym światem, gdzie są indywidualności, gdzie są bohaterowie wyraziści w tych sztukach. Tu jeszcze jedna rzecz jest taka niezwykła właśnie w pisaniu. Mamy autora, który podkreśla wartość materii, z których się robi się sztukę. Nieprzewidywalność również tego, czym jest sztuka, że jest przygodą dla samego piszącego, no i dla nas jako czytelników, że mamy do czynienia z czymś, co nie dąży do pewnych schematów, oczywistości, banałów i przewidywalnych rozwiązań formalnych, które z ludzi niestety czynią przewidywalne osoby i raczej nie bohaterów. Więc jego napędza materia mówienia. W dramatach ta materia mówienia i również w powieściach sprawia, że granice między bohaterami się zacierają, bo ta materia jest bohaterem i mówienia. A jednak tutaj w dramatach mamy wyraziste postacie. To jest też ciekawe, że one wyrażają to, co często co w powieściach u niego jest powiedziane, a nie opowiedziane. Łapią państwo z łatwością tę różnicę, prawda? Że dzisiaj wszyscy mają coś do powiedzenia. A jednak sztuka zajmuje się tym, co jest opowiedziane, a nie powiedziane. Nie mądrością wypowiedzianą gdzieś tam, gazetową, felietonową czy filozoficzną, tylko tą, która jest historią. I Myśliwski ma skłonność do tego, żeby również powiedzieć nam swoje mądrości. W dramatach są takie postaci, które wyrażają tę mądrość, jakby bezczasową, niezwykłą i tak dalej. Są wyrazistymi postaciami, zagubionymi trochę w rzeczywistości, często pokazywanymi jako postacie szalone. Tak jest w tym rekwiem dla gospodyni. Tam jest taki boleś, który wygląda jak wieński głupek. Przepraszam za słowo głupek. Nie, przepraszam za słowo wiejski. I on mówi rzeczy mądre, nadzwyczajne, tak? Ale ponieważ w tym świecie, w tym rekwiem, gdzie przyszli ludzie i już nie umieją czuwać przy zmarłej, mamy do czynienia z taką właśnie pochodem tych wszystkich, którzy są już tylko laicko potrafią odnosić się do umierania i nieczule w jakimś sensie. To on jest traktowany jako człowiek szalony. On przyszedł z czasu, w którym jakby współistnienie człowieka z tym, co jest naturalnym rytmem istnienia i z tym, że los przynosi również to, co straszne. Teraz się zawahałem, bo tu ludzie pełni życia przechodzą, a ja o takich rzeczach mówię w środku tego. No w każdym razie on jest traktowany jako taka postać nadzwyczajna, rzeczywisty bohater, który przychodzi z przeszłości, a jest traktowany jako ktoś szalony. I takich bohaterów tam mamy, nie tylko w rekwiem. To czuwanie przy zmarłym, nawet przez jedną z postaci, to chyba turystka była, jest określone jako folklor. Że to jest coś tak niezwykłego, tak dziwnego, że to jest folklor. Właściwie dużo mówimy o rozłamie, o pomieszaniu między tymi bohaterami, między tymi postaciami, ale z czego właściwie to pomieszanie wynika? Czy to jest jeszcze efekt wojny?
dlaczego oni się właściwie nie mogą między sobą dogadać, bo i w drzewie, i w przypadku pochówku dla gospodyni, tam jest bardzo dużo rozmowy o tym, co zrobić, czy to drzewo ściąć, czy tego dudę zmusić do zejścia, czy może jakąś ustawę wydać, czy może inżyniera wezwać. I trwa rozmowa, ale nikt nie ma pomysłu, co zrobić i ten duda rzeczywiście przez cały ten dramat na tym drzewie siedzi. Z kolei w przypadku przygotowywania właściwie nawet nie pochówku, czuwania dla tej gospodyni, ono też się nie może odbyć, bo cały czas jest dyskusja o tym, jak ono powinno wyglądać. I w Złodzieju też to jest powtórzone. Jest dyskusja o tym, co zrobić ze złodziejem, aż w końcu siłą rzeczy ten problem sam się rozwiązuje. Z czego wynika to poplątanie, to pomieszanie i ta niemożność? No to dużo by można odpowiedzieć. Znaczy na wiele sposobów by odpowiedzieć, bo na przykład jak się znowu spojrzy na prozę Myśliwskiego, to u niego często jest taki efekt retardacyjny, prawda, odsunięcia, jakby w sumie to wydarzenie nie jest najważniejsze. On to zresztą nawet mówi w wywiadach często, że nie ma nic nudniejszego niż przygody, prawda. I wydarzenia nie są najważniejsze, ważne jest jakby przygotowanie do wydarzenia, czy też co to wydarzenie może z tobą zrobić, albo co już zrobiło, prawda. I właściwie jak ono się odbiło w tobie czy w innych. Więc to jest jedna z możliwych interpretacji, jest pewnie wiele innych. Drzewo jest bardzo takim ciekawym dramatem, także z tego powodu, że ono ma taką, no z natury, to jest efekt pomysłu, tą wertykalność, prawda? Znaczy jest na górze ten, no niestety duda, prawda? Starszy człowiek, który tam broni drzewa, broni tego drzewa, prawda? I jakby cały świat jest w związku z tym w dole, prawda? Wszystko, co się tam zjawia, są takie próby, niektórzy się wspinają na to drzewo, rodzina mu tam chce coś podać, ale zasadniczo ten dystans jest bardzo istotny. Duda jakby reprezentuje świat, który Marcin Duda reprezentuje świat... Jak to ładnie kiedyś napisał Jerzy Łukosz, jeden z pisarzy komentujących drzewo, świat słów pierwszych, a ci na dole to są już słowa drugie. To już jest to podrzędne, to takie odbite, prawda, niebezpośrednie, pogubione, coś takiego na przykład. Więc to jest druga możliwość, to znaczy, że to teatralnie jest też po prostu efektywne, takie ustawienie, nie? Ale może Tomasz ma jakby jeszcze inne pomysły. Nie, no zawsze mam inne, ale dlaczego my się nie możemy dogadać? Było to pytanie właśnie tak, poważne tak. I to tam jest jak w dramacie, nie możemy się dogadać, to jest jednak temat dramatu, który ma nas oczyścić z tej niemożliwości porozumienia. Skąd ona wynika, to przecież cała twórczość jest właściwie Myśliwskiego o tym, jak się rozbiegają coraz bardziej głosy ludzi, którzy ze sobą mogliby się porozumieć. I przecież ostatnia powieść jest wielką metaforą takiej niemożności porozumienia. No gdyby tę metaforę, w której młody zrzuca starego ze schodów, jakoś bardzo prosto wyrazić, no to byłaby tego rodzaju kwestia, że no kiedy jesteśmy dojrzali, mamy w sobie mądrość, nie mamy w sobie owej radości istnienia, która potrafi przenosić góry, a kiedy jesteśmy młodzi, popełniamy wszystkie możliwe błędy, bo nie mamy owej mądrości. I te dwie osoby nie mogą się w literaturze dwudziestowiecznej spotkać. Często są wyrażane jako dwóch braci, którzy się ostatecznie rozdzielili. I ta mądrość bywa w jakimś sensie niemożliwa do zakomunikowania. No przecież mamy pisarza dojrzałego, który chce nam tę mądrość dać, żebyśmy w kółko nie powtarzali tej nieskończenie infantylnej drogi dwudziestowiecznej, XXI wieku i nie popełniali tego samego błędu. W innym znaczeniu oczywiście to jest jeszcze głębsza rozmowa o polskości, o tym dlaczego
z taką łatwością ta polskość się dzieli na dwa odrębne plemiona zwalczające się. Ten język pierwszy, który gdzieś jest na drzewie i mówi, no niech mnie zabiją, tak lepiej niż mają ściąć to drzewo. I ten drugi mówi, Jezu, jak zbudować nową drogę, a tu wszędzie trupy, czyli cmentarze, pomniki i wielkości. No jak mają się... Nie ma normalnego drzewa nawet w tym kraju. Tak, nie ma normalnego drzewa, a wszędzie są symbole. Jak mamy się porozumieć między tymi dwoma wyobrażeniami, jakby czasu, świata i istnienia? Mimo wszystko podkreślałbym wartość sztuki, to znaczy tego, o czym my dzisiaj rozmawiamy i wartość tego, kim jesteśmy tutaj właśnie, kiedy rozmawiamy o literaturze. Znaczy wtedy, kiedy rozmawiamy o literaturze, potrafimy te dwa głosy potraktować jako głosy literatury i głosy dramatu i one wtedy są na scenie czy na kartach teatru czymś, co rozgrywa nas dramat i jesteśmy zwolnieni od tego, żeby w nim uczestniczyć, tak? No i oczyszczeni, tak, z tego sporu wiecznego. A nie jest też trochę tak, że na przykład Duda albo Gospodarz to są takie postaci, które pochodzą ze świata, gdzie wszystko było bardzo określone i bardzo jednoznaczne. Natomiast pozostali bohaterowie, czyli ci, którzy nie mogą się z Gospodarzem czy z Dudą dogadać, to są takie postaci, które pochodzą z rzeczywistości, gdzie właściwie cały czas jest jakiś terror wyboru. Można to drzewo obalić tak, można inaczej. Można osobę pochować tak czy inaczej. Córka na przykład gospodyni przybywa z Ameryki i mówi o tym, że w Ameryce w ogóle czuwania i śmierci jako takiej nie ma, bo tam to profesjonalne firmy robią. Tak. Znaczy, muszę zaprotestować troszeczkę, tak, bo jedno to jest ten świat mityczny, który troszkę pochodzi z przeszłości. W jakim sensie w twórczości Micińskiego jest takie wyobrażenie jakby przedustawnego porządku, choć rzadko idealizowane, że kiedyś tak było lepiej w takim znaczeniu, a raczej nie. Kiedyś istniało głębokie poczucie jakby tragiczności istnienia, które zostało zastąpione jakimiś łatwymi sposobami na po prostu przejście do porządku dziennego nad rzeczami, które są krótkością życia, umieraniem, chorobami i tak dalej. Nie będę tego ciągnął, tego wątku pogrzebowego. Więc to przejście od rozumienia tragiczności istnienia do takiej lekkości istnienia jest tej twórczości. Ale dlaczego chcę zaprotestować? Bo to tak jakbym był częścią tego doświadczenia, ale nie jestem częścią tego doświadczenia właśnie. I dla mnie czytanie Myśliwskiego i było zawsze wejściem z zewnątrz. Ja po prostu nie noszę w sobie tego mitu kultury chłopskiej i tego wyobrażenia. Znam je z punktu widzenia inteligenta, czyli kogoś, kto urodził się z tą lekkością i z tymi łatwymi sposobami na katastrofę. Więc do mnie nie przemawiało nigdy to myślenie o tym, że coś było wcześniejsze, co dawało ten no, tragiczny, ale jednak porządek rozumienia losu. Więc myślę, że też na tym polega czytanie tekstów. Także nie udajemy, że jesteśmy z tej samej sfery i że nas owe języki ukształtowały. Mnie nie ukształtował ten język. Ja go poznałem dopiero później i właściwie musiałem go polubić i nauczyć się go. No takie jest zresztą zadanie jakby literaturoznawcy, tak? Czyli że dostajemy coś. Ja nawet nie wiem, jak wygląda teraz ten tekst, który napisałem o Myśliwskim. Dostajemy coś i naszym zadaniem jest zbliżyć się do tego jak najbardziej, polubić to, stać się częścią tego, nie udając tak punktu, z którego przychodzimy i który jest odrębny i inny. No, nie chcę, żeby zabrzmiało tak, że ten świat chłopski jest mi całkiem obcy, ale no musi tak zabrzmieć. A jakie te światy z tych czterech dramatów są? To są zupełnie różne rzeczywistości, czy jest coś, co na przykład je spaja? Bo to rzeczywiście jest przestrzeń chłopska. Jest tam bardzo dużo mowy o wierze, o Biblii. Tam w Złodzieju na przykład każe się złodziejowi na Biblię przysięgać. Tam mu się różaniec czyta.
nie czyta tylko każdy, musi modlić na tym bożeńcu, ale jest też bardzo dużo, już nawet nie powiewu, ale takiej obecności Zachodu. Jest telewizja, jest mowa o tym, co się na przykład dzieje w Ameryce, jak tam się traktuje zmarłych. Są na przykład przedstawiciele tego nowego świata, jest język taki bardzo biurowy. Jakie to są rzeczywistości? Co moglibyśmy o nich powiedzieć? No, złodziej jest ważny z tej perspektywy, o której Tomasz powiedział. To znaczy złodziej, który jest osadzony w latach okupacji, a z tego, co mówią bohaterowie, orientujemy się, że to są okolice Sandomierza, czyli też świat, mamy prawo przypuszczać, że to jest świat jakoś pisarzowi znany i tak dalej. I to nie, tam nie ma mitologizacji tamtego świata. To jest właściwie świat bardzo surowy, w dużej części okrutny. Jeśli nawet ojciec jest dosyć łagodną postacią, to jakby całe życie zdominowane jest no, przez pracę, przez wysiłek, przez posłuszeństwo także na przykład. Nie? U Myśliwskiego nie ma takiego sentymentalizowania chłopa. Nawet no, jakiś czas temu w Krakowie była taka publiczna dyskusja, w której on, znaczy spotkanie publiczne, w którym brał udział, i on mnie wtedy zaskoczył, bo powiedział tak mocno, że ja właściwie nie tęsknię za swoją wsią. I ja właściwie nie lubiłem swojej wsi. Nie? Więc u niego jest, on tego na pewno nie mitologizuje. Tam chyba chodzi o coś innego. Tu krążymy już obaj wokół tego trochę. To znaczy o takie, że w tym zderzeniu światów coś poważnego się zgubiło. I myślę, że to wszyscy mamy takie poczucie w ogóle. Witkacy też to miał. Prawda? Że coś poważnego się zgubiło w naszym stosunku do życia, w sposobie, jaki przeżywamy, nie wiem, naturę, siebie nawzajem i tak dalej. No i jest to pytanie, czy to jest do odzyskania. To jest trochę inny wariant tego pytania, o którym Tomasz mówi. Czy to jest do odzyskania? Chyba Myśliwski odpowiada, nie daję Państwu gwarancji za moją podpowiedź, ale chyba Myśliwski odpowiada, to jest nie do odzyskania, ale dobrze o tym pamiętać, że była taka możliwość. I ona jakoś jeszcze ciągle gdzieś tam jest jako takie przypomnienie. Taki jest sens jego eseju Kres kultury chłopskiej na przykład. On się nie upomina o to, żeby na wsi znowu była polepa na podłodze i żeby palili w piecu drewnem prawda? I żeby było zimno bardzo w zimie i nie było co do garka włożyć na przednówku, tylko opowiada się za tym, żeby spróbować znaleźć takie elementy w nas samych dzisiaj, albo może tak zmienić nasz sposób przeżywania świata, w którym coś z tamtej powagi by się dało odzyskać. No tak mówię trochę naokoło, ale nie chcę się za bardzo rozgadać. Tak, no i nie do pogardzenia jest też to, co daje ta lekkość współczesna, tak? Bo tak. Którą możemy nazwać różnymi słowami, łącznie z nowoczesnością. Ta lekkość daje na przykład to, lekkie poczucie humoru i dystans czasami. No tak, wiadomo, że to jest autor, który jest bardzo empatyczny wobec każdego istnienia, również takiego najmarniejszego, ale jednocześnie pozwala sobie na taki łagodny i cudowny humor. W wielu tych dramatach, z wyjątkiem Złodzieja, zdarzają się olśniewające sceny humorystyczne. Nawet takie z ducha czarnego humoru. No mamy na przykład partyzanta, który na chwilę opuścił swój własny pogrzeb. I ponieważ ci, którzy niosą jego trumnę, no już nie są tacy silni jak kiedyś, więc nie idą szybko, więc on zdąży. Tak, tak. Na ten pogrzeb jeszcze dobiec, ale no, kuleje, no bo w pośpiechu mu założyli za małe oficerki i na jednej nodze niedokładnie, więc jest to fajny partyzan, który po śmierci tak nabył oznaki rany honorowej, więc to wspaniałe, wiele tego rodzaju pomysłów. No w Requiem też to jest fajne, bo mamy tam sceny no, bardzo zmysłowe. Jedna z bohaterek gania po izbie nago, szukając bluzki na ten pogrzeb czarnej, bo która się zawieruszyła i tak dalej. Więc, a ta Ameryka, o którą pan pyta, no Ameryka i nowoczesność, no ma różne znaczenia. Ten Amerykanin to jest słaba postać w tym dramacie, to trzeba przyznać. To jest rzeczywiście tak, nie, jak nie. Ze schematów. Tu jednak Wiesław grubym ołówkiem to narysował.
Bo to jest taki biznesmen amerykański i tak dalej, który wszystko przelicza na coś i tylko przed telewizorem siedzi. Ale telewizor nadaje właściwie programy z tamtego świata przez chwilę. No nie chcę powiedzieć, że to jest mitologia telewizji napisana przez Myśliwskiego, bo on jednak dużo czasu spędza przed telewizorem, ale to jest, być może to jest jego marzenie, bo to jest telewizor, który w ogóle bez prądu tam działa przez dłuższy czas w tym dramacie. Przepraszam, to od tej nuty takiej bardzo poważnej próbowałem przejść do innej i to przez za mały but. Nie wiem, czy to się do końca udało. Ten Amerykanin tak naprawdę jest mu potrzebny, żeby była Ameryka w telewizji. O, tak bym to powiedział. Że właśnie, to jest Ameryka prawda. W telewizji i odważyć się na taki pomysł, prawda, że mamy czuwanie przy zmarłej, bo zmarła cały czas jest, nie widzimy jej, jest w izbie obok i że ściąga się za wszelką cenę ludzi jakichkolwiek. Tam oni są w jakimś kempingu nad jeziorem i ten desk ściąga się zamiast tych, którzy powinni właściwie czuwać. No bo ci z tej społeczności nie przyszli, bo zmarła nie życzyła sobie wódki na tym czuwaniu. No to też fajny pomysł bardzo. W związku z tym jest tylko jakaś cytroneta, no i nie ma właśnie społeczności. Więc nie ma społeczności, no, która jest z tym odwieczną sprawą, prawda, złączona, czyli spirytem. Więc jest w tym jakiś tak przewrotny, absurdalny pomysł, który osłabia tę poważną kwestię. No bo jeśli dramat miałby mieć taki wydźwięk, że oto straciliśmy to poczucie sakralności śmierci, to byłby banalny właściwie w jakimś sensie, że już nie umiemy czuwać, tak? Czyli odprowadzać kogoś myślą, inaczej to się dzieje, w innej formie. I ta strata, o której mówiłeś, jest jakby pewną oczywistością właśnie, to się tak niepokoję, wiedzą Państwo, bo mówię o tym wietrze, dlatego że na konferencjach witkacowskich zawsze Witkacy się pojawia w najróżniejszych postaciach. Przez głośniki zaczyna coś się, choćby to był głos ten policji drogowej i martwię się, że to jest jakiś znak po tym, co ja powiedziałem przed chwilą i że za chwilę to jest taki program. Przepraszam. Ja jeszcze zrobię taki przypis, to może znowu będzie dla Państwa interesujące. Mianowicie, jak przygotowywaliśmy edycję, spytałem, czy na pewno to takie pytania się zadaję podstawowe jako redaktor, czy mam się trzymać rzeczywiście tej wersji Biblii Wujka, prawda, takiej realistycznie cytowanej Biblii Wujka, która tam jest czytana w tym dramacie. I wtedy Myśliwski mi opowiedział, że była taka sytuacja, iż chłopi na wsi, właśnie w Dwikozach, w których on się urodził, przez pewien czas mieszkał, kupili gdzieś od jakiegoś handlarza Biblię Wujka, no ale ponieważ nikt prawie we wsi nie umiał czytać, a już na pewno takie skomplikowane teksty, to kiedy tylko ojciec Myśliwskiego był w domu, oni przychodzili i prosili, żeby im właśnie tego wujka poczytać. I to znowu mamy pewien element realistyczny, który jest jakby wklejony, znaczy element biograficzny, który jest jakby wklejony trochę do dramatu. Mówię to jako ciekawostkę, bo to jakby do interpretacji może niewiele wnosi, chociaż trzeba pamiętać, że to akurat nie chcę za dużo takich seminaryjnych rzeczy wrzucać, ale jest wiele takich biblijnych motywów w tych dramatach. Nawet ten motyw, o którym Tomasz przed chwilą wspomniał w Rekwiem, że nie uczestniczą w nim ci, którzy powinni, to się wychodzi na ulicę i trzeba zaprosić innych. To jest przecież oczywiście scena z przypowieści ewangelicznej. I takich motywów jest dużo. Więc to jest ciekawe u niego, bo ten humor, o którym ty wspomniałeś bardzo, bardzo słusznie, on jest jakby stale kontrapunktowany, prawda? I właśnie, albo odwrotnie, on kontrapunktuje takie momenty, kiedy robi się już bardzo, bardzo poważnie i wtedy to jest bardzo, to jest potrzebne, żeby to jakoś rozładować. Ale ten humor, o którym tutaj rozmawiamy, on też, mam wrażenie, bardzo silnie
wskazuje na to, że ten świat, który nadchodzi, co właściwie w tych dramatach jest mocno widoczne, że to nie będzie zły świat, że to nie będzie skończony świat. To na przykład mocno widać w Złodzieju, bo zakończenie jest optymistyczne. No tak, tak. To jest, ale optymistyczne w jakim sensie Złodzieja zakończenie? Że próbuje się Złodzieja ocalić. A, znaczy, tak, sensie, no, tak. Tragiczne, bo nie możemy zdradzać teraz, tak, jak, tak, się nie byłoby jak, dobrze. Jak się dramat kończy, bo za chwilę państwo usłyszą to. Jeśli byśmy mogli wrócić do humoru w innym jakby znaczeniu, i jakby połączyć to, o czym Wojtku mówiłeś przed chwilą, to jest ta cecha i dramatów, i powieści, która jest niewidoczna właściwie na pierwszy rzut oka, a którą większość czytelników odczuwa. No, literaturoznawca śledzi te warstwy ukryte, które mówią, czy nadają znaczenia metaforyczne, czy głębsze, czy mityczne i tak dalej. Myśliwski jest bardzo dyskretnym autorem, który wykorzystuje co prawda tak struktury no, ewangeliczne i nie tylko, czy te elementy przypowieściowe i mityczne, nie stylizuje nigdy. Te głębokie warstwy mają mówić, one mówią przez nas, jeśli my mądrze mówimy, zawsze. Te warstwy głębsze, które są częścią naszej kultury. Więc tam jest dużo takich elementów, między innymi brzmi Kochanowski, no, ukochany poeta Myśliwskiego. Tak? Tak. Kochanowski i Leśmian oczywiście, z leśmianowskimi zaświatami, które są często równie materialne jak te, w których żyjemy. Wracając do humoru, to jest też ten pomysł, który kiedyś wyraził Michał Bachtin. Jezus. Zastanów się, co chcesz powiedzieć. Akurat teraz się nie pomyliłem. Myśliwski wymieniał Bachtina. Zaraz powiem, gdzie. Na Boga. No. Tu się nie pomyliłem. Zastanowiłem się. No więc Bachtin twierdził, że istnieją kultury, które przechowały taki stosunek cudowny, karnawałowy do istnienia. Go używał tego określenia w znaczeniu odnawiającym. Przepraszam, że tak krótko to streszczam, że w kulturach ludowych istniało takie odczucie karnawałowości i czasu karnawałowego, w którym można wszystko naruszyć, również humorem, czyli obśmiać, czyli sparodiować, a potem przywracało się właściwą powagę rzeczy. Ale wtedy ta powaga, którą można było kiedyś naruszyć humorem, zyskiwała też inne znaczenie. Tak? Nie była czymś demonicznym, ostatecznym, nienaruszalnym. Była, krótko mówiąc, jakimś rodzajem wyobrażonej nadziei ludzkiej, która również podlega przebiciu, czyli naruszenia poprzez humor i poprzez taki element ludyczny. I prawdę powiedziawszy, w literaturze polskiej no, nikt nie myślał sobie o tym aż tak współczesnie, żeby traktować język kultury chłopskiej jako pamięć o pewnym dystansie do tego, co jest patetyczne, podniosłe i ostateczne. To jest to coś, co Myśliwski wziął z kultury dawnej chłopskiej. Taki brak czołobitności ostatecznej, tej wątpliwości również wobec wszystkiego, co jest święte. No, prawdę powiedziawszy, nawet łagodnego dystansu wobec tych, którzy są tutaj namiestnikami tamtego świata, czyli wobec proboszcza i tak dalej, że nie jest wyznacznikiem najwyższym wartości, że jest również człowiekiem, który odgrywa ów teatr ostateczny. Więc ten rodzaj dystansu wobec tego, co patetyczne i wzniosłe i co można nakłuć humorem, no też jest w tych dramatach obecny. A tak sobie zdałem sprawę, nie wiem, czy się zgodzisz, że właśnie te postaci, które reprezentują ten taki jakby lichy wymiar nowoczesności, nie? One są właśnie pozbawione poczucia humoru. One są komiczne na scenie i w jakimś sensie kompromitowane. Znowu trochę to przypomina bohaterów Witkacego. Oczywiście zupełnie inaczej kroi Myśliwski i tak dalej. Ale one są kompletnie pozbawione poczucia humoru, bo są właśnie, jakby nie mają od czego się odbić trochę, nie? Tak, no, wyrażają taki współczesny śmiech bez humoru, tak, który jest charakterystyczny. To jest taki śmiech w rodzaju, no,
No cieszę się, że Państwa widzę. Naprawdę. Ja, no miło, no. Miło. Boże. To jest coś takiego, tak? Coś, co... Ale dobrze powiedziałeś. No nie, to jest coś takiego właśnie. Właśnie, tak. Ale to co teraz? Nie. No. No, więc coś, oni są właśnie tacy, prawda? Są jakoś takie ja rozumiem, bo padło słowo katarzis wcześniej, że to jakby właśnie zamiar dramatyczny jest taki. Znaczy, to wam zagraża. Nie musicie tacy być. Nie musicie być płascy. Nie musicie też włazić na drzewo, żebyście byli wysocy. Ale zastanówcie się, co się z wami dzieje, prawda? Co, tak, no tak, tak to rozumiem. Ta płaskość jest na swój sposób tragiczna. To znaczy, no. To jest ten wymiar dramatu, który jest trudny do zauważenia. To znaczy, że te płaskie sposoby radzenia sobie z istnieniem, które uważa się za coś ostatecznego, są tragiczne, absolutne. To jest ten obraz, w którym ktoś sobie wyobraża wszystkie przedmioty, które nabył za życia i które mu miały dawać szczęście. I potem patrzy na to i mówi, no te 7 wagonów naprawdę, to było moje istnienie. Tak, to jest tragiczne, no i oczywiście zabawne. A czy ta karnawalizacja, ona też nie sprawia, że czytając te dramaty, czytamy je trochę obrazami? Bo dla mnie to była nowa rzecz. Do tej pory głównie, kiedy myślałem o prozie Myśliwskiego, to myślałem o języku, o frazie. Natomiast w tych dramatach, poza tym, że jest język, że jest fraza, że właściwie każdy bohater mówi w odrębny, własny sposób, to jest bardzo dużo obrazów, które na długo zostają w pamięci. Jak na przykład w drzewie, kiedy tam właściwie już bardzo wiele osób ubiera to drzewo w ozdoby świąteczne. Albo na przykład, kiedy wokół tego pomieszczenia, gdzie leży gospodyni, córka biega topless. Czy w tych dramatach nie ma bardzo dużo obrazów i czy to właśnie nie wynika z tego humoru i z tej karnawalizacji, o której pan wspomniał? Ale w ogóle to jest sedno jakby myślenia, tak? Obraz jest jedną z zasadniczych form, tak, artystycznych. No myśli się obrazem, myśli się słowem, myśli się rozwiązaniem formalnym, tak? To jest to, że no niesłychanie ważne jest, czy ktoś wchodzący do pomieszczenia poczuł chłód klamki, czy nie poczuł tego chłodu klamki, tak? Czy wparował tam, czy też zatrzymał się na progu. Obrazy, wiadomo, że jest to ta forma przedstawienia, która wymyka się takiej łatwym racjonalizacją za każdym razem. Co to znaczy myśleć o obrazem? To również w pewnym sensie nie dowierzać przeniesieniu obrazu w sferę słowa, to znaczy opowiedzeniu obrazu, przeniesieniu go w sferę anegdoty. Myśl obrazem, to znaczy rozwiązuj jakby sytuację w przestrzeni, w której się pojawiają bohaterowie. Dużo jest tam po prostu fajnych pomysłów scenicznych, tak, które mamy zobaczyć, tak, i mamy poprzez te wyobrażenia sobie dopiero o tym myśleć, a nie łatwo zamieniać je na proste idee. To miło, że panu się coś tam podobało. Mnie tak dużo się nie podobało na początku. Wziąłem te dramaty sobie na początku i pomyślałem sobie, Boże, znowu za co to? Proszę wybaczyć, ale to normalna sytuacja, tak? Kogoś, kto pierwszy raz się styka z tą materią. Potem powiedziałem sobie tak, spróbuj nie przeoczyć, spróbuj się przyjrzeć temu, co ważne, nie iść za głosem tych trywialnych spostrzeżeń. I stało się tak, że na przykład w tym Requiem, ja najpierw napisałem 3 wersje Requiem. Pierwsza, ale to słabe, satyryczne. O Boże, jakie proste te postaci. W drugiej, jednak coś tam jest, co podważa tę satyrę, aż w końcu którejś nocy rzuciłem się na ten dramat, mówię, Boże, jak ja go czytałem nieuważnie. I potem jest, tak, jest dzwonek. Jest to tak, to zaraz będzie Wiesław. I potem Wiesław... Jeśli bije dzwon, to na pewno tobie. Tak, i właśnie. I Wiesław przeczytał, to już skończę, tak, Wiesław przeczytał ten mój tekst i mówi tak, syn mi powiedział, że tam nie ma nic złego o Requiem, a ty mówiłeś, że krytycznie napisałeś. Strasznie się zawstydziłem i chciałem wrócić do wersji pierwszej, ale to już było za późno. Ten dzwonek oznaczał, że to jest czas na pytania od publiczności. Czy ktoś ma może jakieś pytanie?
Jeżeli nie, chociaż może tak. Nie, jednak nie. Czy można wyjść, nie? Bo tak. Zawsze takie albo dobre czy pytanie. Można otworzyć okna, to jest niestosowne tutaj. To jeśli nie, to jeszcze jedno zadam ja, bo tutaj pan wspomniał o takim wrażeniu, chyba też głównie czytelniczym, tego co się czyta, widzi, kiedy się na przykład czyta po raz pierwszy jakiś tekst, czy w pana przypadku po raz któryś. Ale chciałbym zapytać o to, czy czytelnik, który sięga po dramaty Myśliwskiego, po te dramaty zebrane, otrzymuje coś, czego mógłby się nie spodziewać, na przykład znając utwory prozatorskie Myśliwskiego. Nie mam na myśli tylko oczywiście gatunku. No tak, no tam jest cała masa nowych rzeczy, których nie ma w powieściach. To jest taka niespodzianka, taka intrygująca kwestia. Tam jest na przykład, no, ten złodziej, którego państwo usłyszą, jest najciemniejszym utworem. Ja nazywam nokturnem. To jest utwór ciemny, nocny i niezwykły. Można też traktować te dramaty jako rodzaj interpretacji pewnych wątków, które świetnie państwo znają z powieści. Może nie świetnie, ale czytali je. Na przykład nieobecności. Wszyscy państwo przeczytali traktat o łuskaniu fasoli. Nikt nie wie, kim jest ten rozmówca, znaczy ten odbiorca naszego monologującego bohatera. Sam Myśliwski mówi, nie wiem, kim on jest. Takich nieobecności jest bardzo wiele u Myśliwskiego, takich przemilczeń wielkich, tak? I w każdym z tych dramatów też znajdziemy jakiś rodzaj interpretacji tego motywu, czyli kogoś, kto, albo można powiedzieć kogoś, kto jest pustką. I w tę czeluść wpadają nasze słowa i ta pustka w jakimś sensie podważa znaczenie tego, co wypowiadamy. Zastanawiamy się nad tym, jaką wartość mają słowa, które nam się cisną na usta. Więc to jest też rodzaj interpretacji, nawet, czyli teatralna forma interpretuje pewne motywy, ale inaczej zupełnie z powieści. No jest, zacząłem myśleć, że to nie jest moja rola. Niech znak teraz zajmuje się tym, co tam jest nowego, prawda? A ja tak chwalę to. Sobie. Wiesz co, ja, jeśli chcesz, to się też włączę, bo znaczy dla mnie najbardziej fascynujące jest to, od czego zaczęliśmy tę rozmowę. To znaczy, że pisarz, który jednak powieści buduje w ten sposób, że właściwie wszystko, co opowiadane, jest przepuszczone przez pojedynczą osobę, pojedyncze istnienie. To się komplikuje oczywiście w późniejszych powieściach i właściwie nie wiadomo, z czego to pojedyncze się składa i jak bardzo ono jest zbiorowe. To jest wielkie pytanie Ucha Igielnego na przykład. Nie? Co to właściwie znaczy ja? No ale jeśli pamiętamy wielki monolog, jakim jest Pałac na przykład i tak dalej, to, że to nagle zostaje właśnie rozbite i wpuszczone w bardzo różnych bohaterów i my widzimy, jak oni wzajemnie między sobą lepiej się komunikując lub gorzej, czasem krążąc tylko, prawda, nie, właściwie się nie komunikując, ale krążąc, zderzając się, rozbiegając się. Nagle ta problematyka nabiera trochę innego wymiaru i to mi się wydaje największą wartością. No tam jest też ta nowa. Chcę też powiedzieć o czymś, co jakoś mi umknęło teraz w tej naszej rozmowie. Tam jest taki temat, który jest podstawowy dla kultury polskiej, fantastycznie pokazany w różnych tekstach, czyli temat pańskości. No my też jesteśmy na pan i tak dalej, proszę pana, pańskość. To jest ten element wyższości, na którym jechał Gombrowicz, też często go podważając i tak dalej. Ale pańskość, w którym się współczesna kultura często przebiera, to ta pańskość chłopów, którzy stali się panami, którzy wreszcie się najedli, mają te wielkie samochody, które przejeżdżają te swoje wsie i mają ten nowy język, który ich wyniósł ze świata chłopskiego. Ta pańskość współczesna z ducha kultury chłopskiej, bo większość Polaków jednak pochodzi ze świata chłopskiego, nie wie, co odziedziczyła. Ja tak o tym napisałem, przepraszam, sam siebie cytuję, to jest wielka oczywiście przyjemność, ale
co odziedziczyła po pańskości. Mamy dość gorzką świadomość, tak, w tych dramatach. Myśliwski pokazuje nam, czym była pańskość. No, Klucznik jest pod tym względem niezwykłym tekstem, gdzie zderzają się dwa różne światy. Jednego bohatera, który nie może się właściwie wyzbyć tego, czyli cały czas pisze listy do pana. Tak. I drugiego, który jest tym klucznikiem i umiera tym panem, który jest dość okrutnym, a czasami jest prymitywniejszym niż chłop. Te dwa światy, pański i chłopski, tam nie mogą się ostatecznie porozumieć. Ale my się przebieramy za tego klucznika, nie rozumiejąc wszystkie okrutne i podstępne formy dziedziczenia po pańskości. Pod tym względem też to jest coś nowego. Przepraszam, bo... I to wraca też. No ja tu otworzyłem sobie, już nie będę czytał, no, ale jest taka... Na Myśliwskim, nie na mnie. Na Myśliwskim, no, tak. No bo już sam siebie wycytowałeś, to tak. Sobie przerzuciłem trochę parę stron wcześniej. Nie wierzyłem, że zacytuję. Tak, tak. I tam jest taka kwestia w drzewie, którą wypowiada hrabia, nie? A propos tego, o czym Tomasz mówił. Bo cóż to jest obywatel, mój ty plutonowy? Rozmawia z milicjantem. Hrabia. To coś w rodzaju larwy, jeśli można tak powiedzieć, stadium przejściowego, co się rodzi na pożywce różnorakich zamętów i tych tam rewolucji. Lecz bardzo szybko się przepoczwarza, a nie zawsze w motyla niestety. I dlatego właśnie hrabiów jest zwykle najwięcej. Tak, także niestety już nasz czas się skończył. Gdybyście państwo jakieś pytania mieli, to na pewno poza sceną na nie... Pan Wojciech i pan Wolasz opowiedzą. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy i udanego spektaklu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy panu.